Dzień dobry, witam na kanale Browar Gdynia. Dzisiejsze piwo domowe, a właściwie dodatek dodany do tego piwa domowego, może zadziwić co niektórych, bo mnie osobiście zadziwił do tego stopnia, że sięgnąłem do Wikipedii, żeby zobaczyć, o co kurczę biega. Temat jeden to jest bardzo ciekawy, zupełnie inny, niespotykany dodatek w tym piwie, które tutaj będziemy za chwilę degustować, właściwie ja. Piwo jest jasne, bardzo klarowne, ono stało na balkonie, temperatura w marcu pozwala na sklarowanie się piwa, ale temat jest drugi ciekawszy, że ten dodatek może niedługo znaleźć się w ofercie pewnego browaru na dużym wypuście. Ja coś tak podejrzewam, bo wpasowuje mi się w politykę to pewnego browaru. Ja nie powiem generalnie od kogo to piwo, ale no, ostrzę sobie zęby. Piwo jest domowe. Ja rozumiem, że to chyba jest projekt. Tym dodatkiem jest liść kafiru. Piwo ma 13% BLG, stopni BLG, 50 IBU i było robione 7 października 2017 roku. Jest mocno schłodzone do jakichś 5 stopni. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, nie wiedziałem do tej pory, czym jest kafir, więc ja to króciutko przeczytam, że kafir to tajska odmiana limonki. Czytam, żeby nie było, że jestem taki mądry. Jednak pod tą nazwą częściej odnajdziemy nie owoc, a chętnie wykorzystywane w kuchni, a zwłaszcza tajskiej, tutaj moja rzuta, liście. Nadają one niepowtarzalnego aromatu potrawom wegetariańskim. No ten temat jest bardzo modny w Warszawie, czyli w stolicy. Weganizm i tak dalej, dużo knajp się otwiera, piwa wegańskie. W Trójmieście tak średnio ludzie na to reagują, natomiast wiem, że w Warszawie jest na to temat. Limonka kafir to potoczna nazwa owocu cytrusa pofałdowanego, papedy, rosnącego w Azji Południowo-Wschodniej. W Singapurze, Indonezji, Malezji, Tajlandii i Laosie prawie przed każdym domem znajdziemy drzewo kafirowe. Czyli rozumiem, że to jest jakiś chwast niedoceniany. Nic więc dziwnego, że dla jego plonów znaleziono kulinarne zastosowanie, szczególnie w kuchni wegetariańskiej. Aromat liści kafiru można porównywać do połączenia cytryny, limonki i mandarynki, jednak ma w sobie coś charakterystycznego i niepowtarzalnego. To coś. Wielu smakuszy kuchni roślinnej uważa go za tak unikalny, że nie daje się niczym zastąpić. Kafir możemy wykorzystywać prawie w każdym daniu tajskim lub eksperymentować z doprawianiem innych potraw wegańskich, wegetariańskich. Nadają się nawet do deserów, koktajli z syropem cukrowym. Wystarczy tylko pozostawić na noc cukier z dodatkiem liści kafiru, aby wchłonął aromat. Limonka kafir to nieco mniejsza od zwykłej limonki, chociaż jej kolor blaknie z czasem i staje się bardziej żółtawy. Ma grubą skórę o nieregularnej strukturze, przez co często nazwana jest kolczastą pomarańczą. No i tu tak samo. Wykorzystywany jest miąższ i sok w kuchni, zwłaszcza tańskiej, jako przyprawa, skórka. No a tu mamy liść. No, jestem bardzo ciekawy, co ten liść wniósł do tego piwa. No, receptury nie mam, ale otwieram. Nasycenie średnie, przynajmniej tak jest kapselka, nie ma smoka. Bardzo przyjemny aromat limonki, tak pod tym się kryło, przepraszam. No, nasycenie agresywne, piana będzie nikła, słyszę. Piwo jasne, barwy jasno-złotej, ale nie słomkowe, zmętnione, piana mimo tego takiego agresywnego, coca-colowego wysycenia w porządku, biała, średnio pęcherzykowa. Wow! No kolego, którego imienia nie wymawiam. To może być bardzo ciekawa sytuacja. Znaczy, mamy do czynienia z połączonym aromatem limonki i mandarynki i cytryny. No może się i czegoś jeszcze, kurczę. Faktycznie nie to miód. Bardzo odświeżający, taki poboczny zapach. Bardzo uzależniający, nie mogę się od niego oderwać. Słodko orzeźwiający aromat. Nie mogę się doczekać, wasze zdrowie. No jest tutaj 50 IBU, ale ta goryczka,
czy wytrawność, znaczy bardzo ciekawy miętowy aromat, limonkowy, taki mojito, o, coś w stylu mojito. Myślałem, że piwo będzie też w tą stronę szło, a piwo idzie w stronę wytrawność. Świetne połączenie, powiem szczerze. Gdzie ty dostałeś kafir? A gdzie tego weźmiesz w większej ilości? Nie no, szacun. Nie jest kwaśne. To jest mojito w płynie, ale w formie piwa. Piwne mojito. Tak bym to nazwał. No to może być strzał w dziesiątkę. Wytrawność. Słowo o wytrawności. Tutaj jest... napisałeś 50 IBU. W ogóle dziękuję za przesyłkę tych innych, tego i innych piw. Ta goryczka, ta wytrawność tutaj, ona... ja mam wrażenie, że ona nie pochodzi z chmielu, a z... Kurczę, ale tutaj nie ma miąższu kafiru, to nie ma owoców. Ale mam wrażenie, jakbym się delikatnie wgryzał w tą białą skórkę między grejpfruta, między owocem a skórką, nie? Zawsze wiem, jak to się nazywa, teraz mi to wypadło chyba z wrażenia. No, to jest taka wytrawna goryczka, niezalegająca. Ani to nie jest sosnowa, ani to nie jest jakaś taka leśna, ani kwiatowa. Nie czuć alkoholu. Wytrawny smak połączony z takim odświeżająco słodkim aromatem daje w połączeniu, kurczę, mojito. Ja tak nie przepadam zbytnio za mojito. Ja zakapsluję i to i dam Basi do posmakowania. Ona bardzo lubi mojito. Ale ten aromat taki miodowo, znaczy miodowo to jest tam, ale taki limonka, mandarynka, cytryna, miód. To jest połączenie tych trzech rzeczy w jednym. Taka nuta w tle, ale to nie jest nuta utlenienia. Być może październik, mamy marzec, ale to jest coś takiego dosyć przyjemnego jeszcze gra w tle. Odświeżającego, lekko miętowego. To piwo może się sprzedać. Pierwszy raz usłyszałem o kafirze. Polecam Wam kafir, stosowanie liści kafiru, jeżeli to jest gdzieś do dostania. Jestem ciekawy gdzie. Może do momentu publikacji się zorientuję. O kurde. No to może być piwo, które może nie do grilla, bo ta kompozycja nie pasuje do mięs, ale jak najbardziej do serów. No to by świetnie się pasowało z jakąś taką deską serów. Czyli knajpy, które serwują sery, mogą spokojnie to piwo jakby łączyć z tą taką potrawą. Chyba z rybami to nie bardzo, ale już prędzej białe mięso niż czerwone. No, za nie mówiłem. Po raz pierwszy próbuję piwa z liściem kafiru. Ten liść faktycznie mega aromatyczny. Tutaj tak naprawdę... Gdyby była taka apa z liściem kafiru, no to... Nie będę się już rozpływał nad tym ani powtarzał. Ja jestem za. Thank you.